Punkt numer 582. Szanowni Państwo, bardzo proszę teraz wyjąć się, bo to jest Państwo radni, bo to będzie miało konsekwencje w następnych uchwałach. Państwo radni, bardzo proszę. Czy Państwo wnioskują o przerwę, żebyśmy zrobili przeciąg począć? Bardzo proszę się skoncentrować, bo przy tej uchwale chcę wytłumaczyć też następne uchwały, one są konsekwencją tego, co się dzieje. Proszę Państwa, ta uchwała, jesteśmy zmuszeni unieważnić uchwały z 2012 roku, uchwałę nr 343, właśnie wprowadzającą do WPF-u zadanie pod tytułem budowa chodnika wzdłuż cięcia Rzepałka Medulskiej do Pajęczej. Jest to wynikiem tego, że żeby te 300 tysięcy rozdysponować, musimy to zrobić. Zresztą w przypadku, gdybyśmy przyjęli tą uchwałę, również musielibyśmy to zrobić, czyli musielibyśmy i tak ją zmieniać. Czy jakieś pytanie do tej grupy? Proszę, Paweł był pierwszy, potem Krzysztof. Ja mam przede wszystkim pytanie, ile my będziemy tracić w przypadku podjęcia takiej uchwały? Nic. Jak to nic? Jakieś koszta były poczynione? Koncepcja została zapłacona, koncepcja jest gotowa. Ja nie pamiętam, o 14 tysięcy chyba. I ta koncepcja, ona się nie deaktualizuje. Ona jest do, spokojnie można ją wykorzystać, aczkolwiek tak jak mówiłem wcześniej, nie uważam, aby o jej oparciu o nią projektować ten chodnik. Uważam, że powinna być albo wykonana nowa koncepcja, lub jeżeli da się... Tracimy te 14 tysięcy, proszę. Czyli jeżeli nie podejmiemy nigdy budowy chodnika, to tracimy te 14 tysięcy. Proszę. Ja w kwestii formalnej, zgodnie z paragrafem 19 ust. 3 regulaminu dzielnicy projekt uchwały przedkładany przez zawód w trybie nagłym wymaga opinii Komisji Infrastruktury. Odnosi się tu do wszystkich grupów, które z tego co wiem nie było posiedzenia Komisji Infrastruktury, nie było to opiniowane. Moim zdaniem procedowanie teraz tego projektu wszystkich projektów wniesionych przez zawód będzie stanowiło naruszenie prawa. Powiem, szanowny panie radny, wszystkie projekty uchwały zostały przegłosowane po wprowadzenie projektu uchwały na dzisiejsze obrady. Pan radny również głosował za wprowadzeniem tego. W momencie głosowania powinna być opinia komisji właściwej dla projektu uchwały. Panie radny, nie to, jest to prawda. Artykuł 19 ust. 9. Nie jest to prawda. Jeżeli pan uważa, to podważy pan to w piśmie i wtedy unieważni na urząd wszystkie uchwały dziś podjęte. Ja mam odmienne zdanie. Uważam, że nie ma obowiązku, aby komisja opiniowała, ponieważ w sytuacji, kiedy wchodzą projekty właśnie w takim trybie, komisja nie ma możliwości często... W trybie nagłym statut wyraźnie mówi, że w trybie nagłym taki projekt musi być opiniowany. Jest wyraźnie eksplicite powiedziane w statucie, że właśnie typ nagły wymaga takiej opinii, typ normalny nie wymaga. Ja może proszę, żeby przytoczyć ten statut. Właśnie, bo to jest to, czyli... Paragraf 19 ust. 3. Napisane? Regulamin. Odpowiadającym wymogom paragrafu 18 ust. 1-2 może zostać zgłoszony w trakcie obrad sesji przez co najmniej 1/4 składu Rady. To jest sprawa nagła. Projekt uchwały, już panu czytam, projekt uchwały przedkładany Radzie wymaga wydać się opinii właściwej komisji dla projektów przygotowanych przez zarząd, te, które przez komisję opiniuje zarząd, i opinię zarządu i właściwej komisji dla projektu przygotowanych przez grupę radnych lub radnego miasta Krakowa. Następny projekt uchwały Rady powinien być przedłożony przewodniczącemu w terminie co najmniej 10 dni przed sesją. Na wniosek projektodawcy poparty dodatkowo przez innych trzech radnych, Rada może odstąpić od wymogu określonego w ustępie 4. A 4, nie 3. Dobrze, teraz mamy dalej. Zarząd i komisje zobowiązane są przedstawić Radzie opinię najpóźniej w dniu obrad sesji, na której projekt uchwały będzie rozpatrywany.
pod rygorem jej pominięcia. Nie przedłożenie w terminie opinii nie wstrzymuje prac nad projektem, chyba że Rada zadecyduje inaczej. Zarząd i komisje nie mogą powołać się na niemożność wydania opinii, jeżeli projekt uchwały został niedoleczony co najmniej na 7 dni przed terminem zmiany. Ustęp zgodnie tylko trybunału wyłącza ustęp 4, nie wyłącza ustępu 3. To jest opinia. Szanowni Państwo, ja proponuję bardzo prostą rzecz zrobić, a mianowicie mam do Państwa propozycję. Przejdziemy całą sesję uchwalając zgodnie z dotychczasowym sposobem uchwalania projektów uchwał. Jeżeli okaże się, że referat prawny zakwestionuje, unieważnimy wszystkie uchwały w tej kadencji procedowane w tym trybie. Bo zgodnie z prawem mamy do tego. Jeżeli Pan Radny tego sobie życzy, to jest świetny pomysł. Proszę to zaprotokołować. Przeciwło 5 minut przerwy. Panie przewodniczący, z wnioskiem o 5 minut przerwy. Kości rozpisał. Ja zawsze 5 minut przerwy. Bardzo proszę, miejsce, zaczynamy kontynuowanie. Ale chce pani tak? Dobrze. Proszę Państwa, w obecnej sytuacji wygląda to tak. W moim rozumieniu, jeśli uchwały, projekty uchwały wpływają krócej niż 7 dni, to jeżeli powyżej 7 dni, to oczywiście komisja nie może w żaden sposób tłumaczyć się, że nie zaopiniowała. Ja uważam, że skoro były w krótszym terminie, komisja jakby i tak z automatu, patrząc na paragraf 20 ust. 2, jest zwolniona z opiniowania. Wszystkie projekty uchwały wpłynęły w krótszym czasie. Natomiast chciałem poddać pod głosowanie szanownych Państwa radnych bardzo prostą rzecz, a mianowicie jeśli się okaże, że Pan Radny Krzysztof Kwarciak zwracając nam uwagę na to, że błędnie procedujemy praktycznie rzecz biorąc od 20 lat, czy tam od kiedy istnieje ten statut i ten regulamin, to jest takie ryzyko oczywiście, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta uchyli nam wszystkie uchwały, jak Pan Krzysztof raczej stwierdzi za ostatni rok. W związku z czym będziemy je podejmować na nowo, te, które się da, które nie. I teraz procedujemy z minimalnym, moim zdaniem, ryzykiem, że będziemy musieli te uchwały procedować kolejny raz. Natomiast ja jestem skłonny stwierdzić, że Rada Miasta nie uchyli nam tych uchwał. W związku z czym powinniśmy procedować dzisiaj do końca sesji, zgodnie z tym, jak procedowaliśmy do tej pory. Pytanie do Państwa. Czy jesteście Państwo za tym, żeby odroczyć sesję o przynajmniej tydzień i zwołać ją po tygodniu, dając szansę komisjom wszystkim na zaopiniowanie projektu uchwał, czy procedujemy dzisiaj? Kto z Państwa jest za odroczeniem sesji? Tak. Sesja była. Ja mam tylko jedno pytanie. To będzie zgodne z prawem, bo jeżeli my sobie podejmiemy, że będziemy ciągnąć dalej, proszę, to nie zgodne, to i tak dalej. To nie, bo to tylko jest co tydzień. Szanowni Państwo, trzeba jasno powiedzieć, że zwrócenie uwagi na to jest rozważenie sposobu procedowania dotychczasowego jest próbą oczywiście zatrzymania procedowania wszystkich uchwał. Ja jestem 16 roku, ja już tego nie słyszałem. Ja też Ile przed sesją ciągnęli projektów uchwał? Rozumiem listę rankingową, bo fakt, że listę rankingową wątpliwości. Został złożony, dostaliście Państwo mailem kilka dni temu, ponieważ on był po zarządzie napisany. W czwartek mi bodajże nie w czwartek tydzień temu zarząd i projekt uchwały przyszedł do Was. No tego projektu tak, ale 8-9 dni projektu tak nie jest zadania priorytetowe, podzielne zadania. Ile złożyłeś sam taki wniosek? Moment, Panie Radny. Ale Panie Radny doskonale Pan wie, że bardzo dużo. To jest świadomy, że za tej chwili wyzawodnowa ten normalny tryb wnosi takie kłopoty. To nie jest jakieś potrzeba zwolnictwo. To nie działanie rady. Ale to nie chodzi o ten paragraf tutaj o 60. Paragraf 20 punkt 2. Zarząd i komisje nie mogą powołać się na niemożność wydania opinii, jeżeli projekt uchwały zostanie im doręczony co najmniej na 7 dni przed terminem sesji. Mniej niż 7 dni. Także my możemy spokojnie podejmować. Ja też tak uważam. Tam jeden punkt wyklucza drugi, taka jest prawda, że zostawił decyzję. Nie, 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 n
Wielokrotnie już. Nie ma, że liście jak zawsze. No ja moim zdaniem można, ale nie wiem, nie jest pani. Ja muszę odnosić do tego, że to jest Mogę taki wniosek złożyć o przepraszam, o odroczenie posiedzenia, dobrze to sformułowałem wcześniej, i kontynuowanie obrad w określonym przeze mnie terminie. Jeżeli uznajecie Państwo, że niemożliwe jest rozpatrzenie ja poddaję to Państwu, bo ja stwierdzam, że jest możliwe. Jeżeli nie jest możliwe rozpatrzenie całości spraw w porządku obrad na jednym posiedzeniu. Ja uważam, że jest możliwe i trzymam się swojej interpretacji, swojej wiedzy na temat statutu, ale chcę Państwu dać szansę, by Państwo czuli dyskomfort w rozumieniu takim, że być może czujecie, że nie możemy obradować. Ja uważam, że możemy, a w najgorszym wypadku zostaną te uchwały uchylone i będziemy je procedować na następnej sesji. Proszę bardzo. Od strony też praktycznej zwróćmy uwagę, ile przed nami jest projektów uchwał i lista rankingowa inwestycyjna. Wydaje mi się, że od strony praktycznej, nie wiem, czy teraz kontynuowanie procedowania tego, wielu tych projektów zobaczyliśmy chwilę przed sesją, więc moim zdaniem lepiej było po prostu za tydzień się spotkać i spokojnie, czy zawalić i spokojnie to przegłosować. Szanowni Państwo, a ja nie rozumiem Waszych obaw nad procedowaniem tych projektów uchwał. Żaden z tych projektów uchwał, zaraz Wam wszystko bardzo szybko zreferuję, nie jest sprzeczny z naszymi ustaleniami z jakiegokolwiek poprzedniego posiedzenia i z posiedzeń Komisji Infrastruktury. I naprawdę projekty uchwał są zrobione po rozmowach i na komisjach, i poprzednich rozmowach na sesjach. Naprawdę nie widzę potrzeby odraczania, możemy przejść przez te projekty uchwał bardzo szybko i płynnie. Nie są one wcale skomplikowane i wcale jakieś tajemnicze. Najlepiej głosujmy. Znaczy, czy co, idziemy z procedowaniem, Szanowni Państwo? Kto? Nie, no głosujemy, czy przekładamy, czy nie. No. Znaczy to ja chciałbym złożyć wniosek. Ja inaczej. Czy Państwo w większości chcecie procedować, czy nie? Chcę usłyszeć, kto chce procedować. I wtedy złożę wniosek albo nie odroczenie. Kto chce dzisiaj procedować do końca projekty uchwały? Ja bardzo chcę procedować. Dla pana Krzysztofa bardzo. Może bardzo zrobimy. A kto chciałby przerwać, żeby woli było procedowanie? Jedna osoba. Szanowni Państwo, nie składam. To nie jest głosowanie formalne. Szanowni Państwo, ja chciałem powiedzieć, jaka jest Wasza opinia. Nie składam wniosku o odroczenie. Idźmy dalej. Pan do 10, jak ma się uda. Proszę Państwa, druk. Zatrzymaliśmy się, rozumiem, przy druku 582, tak? Proszę Państwa, unieważnia się uchwała z 2012 roku, uchwała 343 dotycząca wpisania do WPF-u zadania pod nazwą budowa chodnika w rozcięciach rzepa od pajęczy do kamy ludzkiej. Kto z Państwa ma jakieś wnioski, uwagi? Proszę Państwa, jest wniosek o imienne głosowanie tej uchwały jako ostatni, w związku z czym głosujemy. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, czy jest skreślone, czy nie. Czy wnioskodawcy mogą powiedzieć, czy druk 582 jest skreślony, zostawiony 581, czy nie? Skreślony. Nie ma. Wnioskodawcy tak potwierdzają, pan Krzysztof Twarciak, ma na tym udział. Jest skreślony, przepraszam, niewyraźnie było. W związku z czym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem uchwały w proponowanym brzmieniu? Na przyjęcie. Kto jest przeciw? 1, 2, 3. Kto jest przeciw? Jeszcze raz chcę powiedzieć. 2, 3. No nie, nie, no, ale to siła pani Grażynka podwójna. Kto jest przeciw? Jeszcze raz. Pani Grażynko, czy pani tutaj była pawła? 4. Przepraszam. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3.
Dziękuję, uchwała została przyjęta.